Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, to co za chwilę się odbędzie, to jest bardzo ważne dla gminy Kamienna Góra. Myślę, że dla każdego samorządu w Polsce, na terenie którego działają jednostki ochotnicze straży pożarnej, bo wszystkie jednostki działają w ten sam sposób. W tym roku powinien się odbyć zjazd gminny, który odbywa się raz na 5 lat, ponieważ 5 lat trwa kadencja zarządu oddziału gminnego. No i dzisiaj właśnie ta kadencja się kończy, kadencja 2016-2021 i zgodnie z regulaminem związkowym dzisiaj tutaj w Krzeszowie na sali Centrum Kultury przyjeżdżają delegaci wszystkich 6 jednostek OSP działających na terenie gminy. Z każdej jednostki jest 5 delegatów, czyli można łatwo policzyć 30 delegatów, którzy będą dzisiaj wybierać nowy zarząd. Zarząd kadencji upływającej będzie dzisiaj składał sprawozdanie ze swojej 5-letniej działalności. Będzie absolutorium udzielane przez delegatów, no i nowy zarząd, który się ukonstytuuje na kolejne 5 lat do 2026 roku. Będą również dzisiaj wybierani delegaci do zjazdu powiatowego, po gminnym będzie powiatowy, później będzie wojewódzki, więc również tam też się kadencja kończy, również będzie nowy zarząd powiatowy. Samorząd dba o ochotnicze straże pożarne w gminie. No oczywiście to jest bardzo ważne. To jest współpraca, która powinna przebiegać bardzo dobrze, nie tyle poprawnie, co bardzo dobrze, ponieważ każdy wójt, burmistrz śpi spokojnie, jeżeli ma sprawne jednostki, jeżeli jednostki OSP są dobrze przygotowane, bo to nie tylko pomoc taka codzienna, ale przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia, dobytku, a czasami ratowanie zdrowia, bo nie tylko nasi strażacy gaszą pożary, czy usuwają jakieś miejscowe zagrożenia, ale również ratują życie. To są również ratownicy medyczni. W Krzeszowie odbył się zjazd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w gminie Kamienna Góra. Zjazd oddziałów gminnych odbywa się co 5 lat. Dzisiaj w 2021 mija termin 5 lat i na dzisiejszym zjeździe będą wybierane nowe władze zarządu oddziału gminnego, nowa komisja rewizyjna i członkowie zarządu gminnego. A jakbyśmy tak krótko podsumowali te 5 lat, tak w kilku zdaniach? W kilku zdaniach było to ciężkie 5 lat. Sami wiemy, że w ciągu ostatnich 2 lat pandemia COVID-19 dużo wprowadziła zamieszania w życie wszystkich i też w działalność straży i wszystkich instytucji. Szanowni delegaci na zjazd gminny, zaproszeni goście. Następnie chciałbym uczcić chwilą ciszy pamięć działaczy Związku Zmarłych w okresie poprzedniego zjazdu. Dziękuję. Serdecznie witam wszystkich uczestników zjazdu, zaproszonych gości. Zarządu Związku OSP RP w Kamiennej Górze, druha Jana Kasprzyka. Witam serdecznie panią komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, panią brygadier Agnieszkę Mędrowską. Witam wójta gminy Kamienna Góra, druha Patryka Strausa. Witam panią Małgorzatę Zdowę, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochotniczych straży pożarnych. Drodzy drudzy duchowie, w imieniu ustępującego zarządu działu gminnego chciałbym zaproponować na przewodniczącego zjazdu prezesa powiatowego Związku SPRP, druha Jana Kasprzyka, i bardzo bym prosił o przegłosowanie tej kandydatury. Głosujemy mandatami, przypominam. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Więc proszę druga prezesa o zabranie głosu i przeprowadzenie zjazdu oddziału. Szanowni delegaci, szanowni goście, bardzo dziękuję za zaufanie, bo wcześniej mnie obdarzyli. Postaram się zjazd przeprowadzić sprawnie, szybko, a przede wszystkim zgodnie ze statutem naszego związku. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszy zjazd. Jak wiemy, jest to najważniejsza uroczystość strażacka w gminie w ciągu 5 lat i nie tylko
To jest najważniejsza uroczystość. Porządek obrad jest następujący. Pierwsze, otwarcie zjazdu, które nastąpiło. Dwa, wybór przewodniczącego i prezydium, które nastąpiło. Trzy, przyjęcie porządku regulaminu obrad. Cztery, wybór komisji zjazdowych. Pięć, sprawozdanie z działalności zarządu oddziału. Sześć, sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału. Siedem, sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej i wyborczej. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 10. Dyskusja. 11. Zatwierdzenie składu nowego zarządu oddziału. Ja pragnę przypomnieć w tym miejscu, w tym punkcie, iż zjazd według statutu nie wybiera zarządu oddziału gminnego, tylko zatwierdza. Jednostki OSP z terenu gminy Kamienna Góra już wytypowały swoich przedstawicieli na swoich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i tylko tu jest zatwierdzenie składu. 12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału. Tutaj wybieramy normalnie komisję spośród delegatów. 13. Wybór delegatów na zjazd oddziału powiatowego. 14. Podjęcie uchwał i 15. Zamknięcie zjazdu. Tutaj w tym punkcie 13. wybór delegatów zjazdu oddziału powiatowego. Wybór przedstawicieli, to już zarząd wybierze przedstawicieli do oddziału powiatowego, do zarządu oddziału powiatowego. Czy do tego projektu porządku obrad są jakieś uwagi, propozycje? To prawda, za dużo nie możemy dołożyć i dodać do tego porządku obrad, ponieważ powinno to się odbyć 14 dni przed zjazdem pisemnym. Tu możemy tylko zmienić punkty w porządku. Kto jest za, aby przyjąć taki porządek obrad? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty i regulamin obrad został przyjęty jednogłośnie. Prezesem Związku Oddziału Gminnego została druhna Natalia Jaworek, wiceprezesem druh Adam Ryczko, sekretarz druh Arkadiusz Wileński, skarbnik druh Grzegorz Wodziak.